Tak, zapraszam, zapraszam. Prezentację naszej prężnie rozwijającej się firmy. Otóż tak, otóż mam Państwu do zakomunikowania bardzo dobrą wiadomość. Otóż w ostatnim kwartale, jak Państwo widzicie tutaj na wykresie, mamy wartości przedstawione, prawda? Normalna krzywa Laffera, wiadomo. I tutaj jest, że w ostatnim kwartale sprzedaż naszych produkowanych przez nas nikomu niepotrzebnych gówien skoczyła o całe 25%. Tutaj oczywiście mieliśmy także, mieliśmy pewną załamkę, ale generalnie jest to dobra wiadomość. Szykują się dla wszystkich tutaj zgromadzonych, no może poza panem, szykuje się, no i naszym kolegom trzymaczem, szykują się złote spadochrony. Pan wykasuje to, co ja tu powiedziałem, no dobrze. W każdym razie szykują się złote spadochrony. Panie Harrington, dla pana to specjalnie ciekawa i słuszna i dobrze spodziewana informacja. Zwłaszcza nagrodzony powinien zostać nasz najbardziej produktywny dział, czyli dział kreowania pustego popytu. Otóż zwłaszcza tutaj mieliśmy pewne trudności, tu był wiadomo kryzys finansowy, kto nie miał wtedy trudności, prawda? Nie mogliśmy uzyskać kredytu. Ja. Co? Nie miałem trudności. Kto to powiedział? Aha, pan! Ja nie rozumiem biurowego języka. Musiałem przez chwilę dialekt przetłumaczyć. Dobrze, w każdym razie tutaj mieliśmy pewne problemy, ale kto nie miał problemów? No może tak, pan jeden. Ale tu wszyscy w sali mieli. No i tu nie mogliśmy dostać kredytu, tu był nowy szef. Tutaj pozbyliśmy się tego wszetecznika, pana Owensa. Tak, wiem, że go broniłem. Dobrze, zostawmy to. I tutaj wzrosła zdecydowanie, tutaj mieliśmy jeszcze takie małe omsknięcie, ale dział kreowania sztucznego popytu tutaj mocno dał czadu, także proszę Państwa, panowie i pani, będą dla wszystkich piękne, złote spadochrony. Także dobrze się dzieje w państwie duńskim. To Szekspir, nieważne.